Cześć, tutaj jest KKF. Mamy dzisiaj drugi dzień masakry, z tym, że to nie będzie drugi odcinek, tylko to będzie odcinek półtora, bo dzisiaj e, nie będę robił nic, całkowicie nic, oprócz wyjaśnienia jednej sytuacji, która zaistniała. E, znajduję się teraz na mapie, która jest kopią z serwera kwadratowej masakry e, z wczoraj, właściwie z dzisiaj jeszcze, z godziny gdzieś tak pierwszej, drugiej w nocy. Um, jak wiecie, pięć osób wczoraj dostało bana. Jeżeli śledzicie o Facebooka kwadratowe, czy oglądacie jakieś live'y itp. Itd., to prawdopodobnie o tym wiecie. Dostały te osoby bana, załamanie, zas załamanie zasad, grief, szkody itd. Dużo osób mi, znaczy nie dużo, ale część osób mi pisała, że to niesprawiedliwe, że to miała być kwadratowa masakra itd., itd. Tylko przypominam wam o pewnych zasadach. Pierwsza, na początku mamy okres spokoju. Potem mamy okres wojny. W okresie pokoju obydwie drużyny się rozrastają, a dopiero podczas wojny rozwalają sobie twierdzę, biją się i tak dalej. Mówiłem, że można się bić między Kuboidami. Spoko nie ma sprawy. Jak ktoś czuje potrzebę strzelania się z łuku czy nawalania śnieżkami, to spoko. Jednak jak otwieram serwer dla youtuberów i do tych dużych youtuberów, to myślę, że. Mogę ze swojej strony liczyć na jakiś poziom rozgrywki. A to co się wczoraj stało, to zaraz wam pokażę, bo tam z tyłu e, mam właśnie tą kopię mapy. Uwaga, teraz się odwracam i przypominam wam, że mamy teraz okres pokoju. Okres pokoju na kwadratowej masakrze wygląda tak. A jak widzicie wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Wszystko u niebieskich jest tutaj dosłownie zrujnowane. Wszędzie leje się woda. To są jakieś dziury. Tutaj mnóstwo creeperów powybuchało. Tutaj jeszcze więcej wody. Kolejne dziury. Znowu coś przecieka, nawet nie wiem skąd to się leje. O, to, to był map grinder niebieskich. Tak to wygląda od środka. Naprawdę to wygląda jakby tutaj jakiś huragan czy tornado przeszło. Ale lecimy sobie dalej. Tutaj na przykład mieli. Jedyną chyba farmę trawy. No i w tym momencie niebiescy już nie mają ani jednego klocka trawy. Mają tylko tutaj dirt. A trawy nigdzie nie ma. Co oznacza tyle, że rzeczy, które wymagały trawy już od nich nie wyrosną, bo tej trawy nie ma. Oprócz tego mamy tutaj mnóstwo różnych mostków, które cholera wie gdzie, cholera wie gdzie prowadzą. Jakieś kolejne dziury. Jakieś kolejne mostki, to jakieś kolejne gigantyczne pomosty. Tutaj znowu jakieś pomosty. Teraz jesteśmy u czerwonych, czyli w tej mojej drużynie. Tutaj są znowu jakieś dziury w mapgrinderze. Kolejne dziury. Tutaj jakiś kloc z kobla. No i tak to wygląda. No, akurat większość strat poniosła drużyna niebieska. I 5 hm. osób dostało bana. 5 osób było w to zamieszane. I banał dostał MrC, Aspyr.pl, Kon94, Covers98 i Inilux. 5 osób. Hmm. Zaczęło się to ogólnie tak. Oczywiście każda osoba ma nieco inną wersję i oczywiście dwie, dwie osoby póki co się przyznały, a część uważa, że nic nie zrobiła. I zaczęło się to mniej więcej w taki sposób, że tutaj Kon... Z innymi osobami lubi wchodzić na nasz grinder, a że tutaj się spawnowały różne potwory, to one wybuchały, coś tutaj też powykopywali, i tak dalej, i tak dalej. Z naszej drużyny się wkurzyła spyr, tutaj tę trawę im zniszczył, no potem oni się znowu wkurzyli, gdzieś tutaj przeszli, potem nasza drużyna się wkurzyła i im rozwaliła tutaj całą resztę. Więc zachowali się, moim zdaniem, przynajmniej. No strasznie gówniarsko, i no to chyba jedyne określenie, które tej pasuje. I to, co mnie boli, to jest, bo jakby to się zdarzyło po raz pierwszy, to bym to wszystko polubownie z nimi załatwił, o te jakieś kolejne dziury. I wszystko by się wyjaśniło. Ale boli mnie to, że to była moja drużyna, i na prośbę mojej drużyny czerwonych. A jak niebiesy tutaj wchodzili na grindera naszego i tutaj ogólnie robili syf, bo no te różne moby wyko wybuchały i wkopywały się do środka i tak dalej, to dwa razy ich opieprzałem, żeby... żeby się ogarnęli i nie robili tak, bo... Na początku była zasada, że są te kuboidy, ale... wyszło tak, że zarówno jedna, jak i druga drużyna się rozbudowały poza, więc poprosiłem zarówno jedną i drugą drużynę, dwukrotnie, żeby szanowali swoją pracę i podczas czasu pokoju nie niszczyli budowli przeciwnika. Więc boli mnie to, że moja drużyna zamiast e, skontaktować się z administracją, na tym czasie była prawie cała administracja na TeamSpeak'u, na Skype'ie, na GADu czy czymś tam. Każdy miał kontakt, jakby tylko chciał. E, zamiast załatwić to za adminami i wtedy byśmy tu zał załatwili sprawę jak ludzie, no to stwierdzili, że rozjebie całą babkę. Taki psikus. No, więc tak wygląda mapa. No i te pięć osób dostało bana. Niektóre osoby wyrządziły więcej szkód, inne wyrządziły mniej szkód, ale każda z tych osób jest zamieszana. Co mogę Wam zaraz w bardzo prosty sposób udowodnić. I tak to wygląda z mojej perspektywy. Teraz się przelogujemy na kwadratową masakrę, bo to był, była kopia mapki na jakimś tam serwerze tymczasowym. Teraz słuchajcie, włączę sobie game model, żeby sobie polatać, e, biorę sobie kill off. E, ogólnie wgraliśmy kopię mapy sprzed tam kilku godzin wtedy, więc mapa została bardzo szybko naprawiona, bo to naprawdę jest dosłownie 5 minut, żeby kopię mapy wgrać i teraz wam pokażę jedno takie urządzonko, które bardzo, bardzo się przydaje. Jest to plugin, który się nazywa Loglock. On zapisuje w bazie danych każdy klocek, który zostanie postawiony, każdy klocek, który zostanie zniszczony. No jak widzicie, tutaj kopia zapasa jest wgrana, wszystko wygląda bardzo ładnie. I mogę sobie kliknąć kilofem na każdy klocek i teraz patrzę tutaj na czat, wyświetla mi się, co dana osoba zniszczyła. I jak sobie staniemy w tym miejscu, są też komendy, dzięki któremu mogę... Wyniki wyszukiwań zawęzić. Tutaj na przykład Asper rozwalał trawę. Ja tego sobie nie wymyśliłem. Każdy, dosłownie każdy klocek tutaj na tej masakrze, został przeze mnie Kubiksa dokładnie po tym wszystkim sprawdzony. I robimy tak. pl player playeraspyr.pl arialnie dajmy 10 to jest zasięg, w jakim będzie sprawdzać. E Sum blocks, czyli będzie podsumowanie klocków, jakie zniszczył. I dajmy. No dobra, tyle wystarczy. O, coś źle wpisałem. Zobaczmy. Nie pal, tylko lb Dobra. I patrzcie, zniszczone 15 klocków trawy, 15 ziemniaków, 12 na 11 KK. 9 jakichś klocków drewna postawione, 6 zniszczonych grzybów, 2 zniszczone drabilki, 3 postawione, e, 2 klocki drewna zniszczone, 2 trzciny zniszczone, 1 dynia zniszczona, jedna pochodnia. To jest tutaj w odrębie 10 kratek. No więc każdą osobę, osobę, zarówno tam jak i tu, możemy sobie powtórzyć tą komendę na przykład dla mistera tutaj, bo gdzieś on tutaj w tym miejscu najwięcej nabroił na chyba. E, mister C. Tutaj zwiększymy tą, ten promień do 20. No, tutaj akurat 3, ale polećmy sobie, nie wiem, tu. No, tutaj mamy w tym, w tym miejscu 20 klocków w kółko. Tutaj mamy 71 zepsutego cobblestona, 13 posąjonego drzewa, 21 zepsutego drzewa, 7 zniszczonych pochodni, 3 zniszczone jakieś tam wall czy jakieś tam ściany z cobla jakieś workbencze postawione, zniszczony płotek, bla 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 bla. Żeby dodać dramatyzmu, mogę to przedstawić na przykład w taki sposób. I teraz widzicie, tutaj destroje, to znaczy zniszczony. I to jest dziewięć stron tego. To jest pierwsza strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona, piąta strona i tak dalej i tak dalej. No więc każdą z tych osób sprawdziłem w taki sposób. Eee, jeszcze tego tematu nie miałem poruszać, ale poruszę, bo tam część osób eee, pisała komentarze i część osób nawet z masakry, eee, czemu Bartek z Bartek nie dostał Bana. Bartek z Bartek rzeczywiście gdzieś tutaj się plątał i powiedzmy, że trollował. Ale... o, świetnie, ktoś kuje do mnie. Eee, ale pogadałem z nim i podczas tej całej afery, która tutaj była, siedział cicho, mówił chyba nawet innym, że z tego będą kłopoty. No i miał rację. Więc Bartek z Bartek. Eee... Mimo, że na początku się zachowywał w taki trochę momentami nieodpowiedni sposób, to teraz zachował się najbardziej chyba odpowiedzialnie ze wszystkich, więc tyle w tym temacie. No i tak, dodam tyle, że z mojej strony te bany są w pełni uzasadnione. Pamiętajcie, że to był okres spokoju. Po drugie, to jest serwer, gdzie mimo wszystko ludzie mają się po prostu dobrze bawić. No kurczę, o to chodzi w serwerach żeby po prostu na nich pograć i mieć fajny czas razem ze znajomymi. Jeżeli jedna drużyna robi drugiej cały czas syf i wszyscy robią sobie na złość, to wtedy całkowicie ten element dobrej zabawy przestaje istnieć. Bo jak wchodzę na TeamSpeak'a i słyszę, że wszyscy się kłócą, a wchodzę na serwer nie ma półmapy, to jaki to ma sens? Kwadratowa masakra będzie masakrą, będzie wojna, będzie krew, będzie rzeź, ale podczas okresu wojny. Teraz mamy pokój. Jak ktoś musi się bić, to może gdzieś tutaj. I jeszcze jeden taki, jeszcze jeden argument, że zasady nie były do końca zdefiniowane. To słuchajcie. Zasady w filmie to było jedno. Ja je przedstawiłem tak, jak chciałem, żeby to wyglądało, ale zazwyczaj w praniu. W praniu wszystko wychodzi inaczej i różne moje założenia, które miałem na początku, na przykład, że ludzie będą budować tylko na kuboidzie, no, okazały się trochę takie wzięte z kosmosu. I to, że w jakimś odcinku nie, nie powiedziałem o danej zasadzie, to znaczy, że cała reszta o niej nie wiedziała, bo szczerze to widzowie oglądają zazwyczaj, czyli wy, te odcinki, a inni youtuberzy czasem obejrzą, czasem nie, więc tego mojego filmu nawet pewnie część nie widziała. I zasady, są rozpowszechniane na naszym Teamspeaku. A Teamspeaku, na którym siedzą praktycznie wszyscy. I wszyscy, którzy brali w tym udział, chyba wszyscy, z nimi rozmawiałem. Prosiłem ich o to, żeby się zachowywali nieco bardziej kulturalnie. I dotałem tą, powiedzmy, zasadę, że podczas pokoju nie niszczymy sobie budowli, yy, nawet. Nawet e, poza Kuboidem. Tak doszczętnie. jeżeli ktoś tam chce sobie postrzelić z ukłu, no to spoko. Ale jak ktoś, jak widzieliście na początku filmu, jak ktoś e, niszczy połowę mapy drużynie przeciwnej tylko po to, żeby się zemścić, to myślę, że coś jest nie w porządku. Więc słuchajcie, teraz przez 12 minut już gadam, więc w skrócie. Zarówno jedna, jak i druga drużyna się zachowały bardzo nieodpowiedzialnie. Ja mam tutaj największy żal do tej mojej drużyny, bo to oni prosili, żebym miał ja garnią przeciwną drużynę, a to co sami zrobili, to po prostu mi się nie mieści w głowie. Te osoby, które były w to zamieszczalne, dostały takiego powiedzmy bana prewencyjnego. Ja je mogę w każdej chwili odbanować, ale zastanawiam się, czy chcę. Bo oprócz, mimo że 5 osób nie ma, to jeszcze jest cały czas na white liście 30 osób. Teraz mamy. Ile raz, dwa, 3, 4, 5, 10, 11 osób, jeżeli dobrze liczę na serwerze, więc dobra, 1 trzecia osób gra. Co jak na tą godzinę, taką, teraz jest 18, jest chyba całkiem niezłym wynikiem. O trzeciej w nocy było 8 osób. więc to jest całkiem sporo i gra nieporównywalnie więcej osób niż na kwadratowej masakrze część pingwin 2. Mm. Więc teraz tak, uwaga. Na koniec pytanie do was. Powiem wam szczerze. Że z tymi banami. To ja nie wiem co zrobić, bo z jednej strony niektóre osoby się tutaj napracowały nad różnymi budowlami i chętnie bym je odbanował, bo rzeczywiście miały tej wkład w rozwój wyspy, tych wysepek. Z drugiej strony zachowały się kompletnie nieodpowiedzialnie i gówniarsko. I wolałbym mieć ich zbanowanych, więc nie mam pojęcia co z nimi zrobić. Ze swojej strony mogłem dać tyle, że zostali zbanowani słusznie, bo jakbym tego nie zrobił, jakbym wtedy się nie zorientował, że coś takiego się dzieje, to prawdopodobnie by mapki nie było do rana. Zresztą sami widzieliście, jak to wyglądało. Więc nie wiem, co z nimi zrobić. Możecie pisać swoje propozycje w komentarzu. Ja się teraz przez jakiś czas zastanowię i zobaczymy, co z nimi zrobimy. Więc tak to wygląda. Eee, chciał, nagrałem ten filmik po to żeby była jakaś w miarę spójna wersja tego, co się wydarzyło, jak to wygląda z mojej strony, bo jak rozmawiałem z tymi ludźmi, czy tam czytałem, co piszą, czy co ponagrywali, to już widzę, że każda osoba, która brała w tym udzie, ma kompletnie, kompletnie inny bieg wydarzeń. Mm. No i to tyle. No nie wiem, co tutaj powiedzieć na koniec, nic miłego nie powiem, bo nie mam za bardzo na to humoru, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!